Filozofia jest matką wszystkich nauk, również nauki o komunikacji. Dziś zachęcam Was do tego, żebyśmy wspólnie porozważali sobie słowa jednego z najważniejszych światowych filozofów, mianowicie Immanuela Kanta. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Dziś przyjrzymy się trochę filozoficznej stronie komunikacji, bo to niezwykle ciekawa, ale i też bardzo ważna rzecz. Kiedy mówimy o podstawowym prawie komunikacji, o którym już kiedyś Wam opowiadałam, to musimy pamiętać o tym, że za cały proces komunikacyjny odpowiada nadawca. Natomiast jest jeszcze jedno bardzo ważne prawo, o którym chcę też, żebyście pamiętali, ponieważ ono mocno zmienia i wyraźnie zmienia naszą perspektywę na to, jak codziennie porozumiewamy się z ludźmi. Otóż Immanuel Kant, bardzo znany niemiecki filozof, powiedział kiedyś takie zdanie, które stało się tak zwanym imperatywem kategorycznym. To znaczy powiedział, parafrazując oczywiście, żeby postępować wedle takiej zasady, jakby się chciało, żeby stała się ona prawem powszechnym. I ja zachęcam Was do tego, żeby tę zasadę przenieść na grunt komunikacji. Ja tę zasadę stosuję już od bardzo wielu lat i muszę Wam powiedzieć, że całkiem nieźle widzę jej efekty i przez to też całkiem dobrze komunikuję się z innymi ludźmi. Otóż ja bym, parafrazując słowa Kanta, powiedziała: komunikuj się z innymi ludźmi tak, jak chcesz, żeby oni się komunikowali z Tobą i z całym światem. Jeżeli spojrzycie na to od tej strony, jeżeli zaczniecie mówić do ludzi tak, jak sami byście chcieli słuchać, to gwarantuję Wam, że zaczną się dziać różne zmiany. Oczywiście nie wystarczy tylko chcieć, bo do tego potrzebujemy jeszcze różnych narzędzi, ale o tych narzędziach opowiadamy sobie we wszystkich innych odcinkach na kanale Pani od Komunikacji. Natomiast sama perspektywa myślenia i wczuwania się w tę stronę odbiorcy i myślenia o tym, czy to dla niego na pewno nie jest nudne, czy interesuje go to, co ja mówię, czy to w ogóle jest to, co on by chciał usłyszeć, albo co leży w obszarze jego zainteresowań. Jeśli zaczniemy skupiać się na odbiorcy, zaczniemy o nim myśleć i mieć świadomość jego potrzeb i oczekiwań, zauważycie, że zaczniecie zupełnie inaczej konstruować swoją wypowiedź, ale też przykładać do niej zupełnie inną, znacznie większą wagę. Bo jeżeli pomyślicie sobie na przykład o takim codziennym spotkaniu biznesowym, to wtedy przychodzą Wam na myśl często jakieś nudne, długie, trwające, nie wiadomo ile spotkania, na których niewiele się dzieje, a wszyscy przynudzają. Jeżeli nie chcecie, żeby spotkania, które Wy prowadzicie albo na których Wy występujecie, były nudnymi spotkaniami z przynudzającym prowadzącym, no to zróbcie coś, żeby było lepiej. Zadbajcie być może o to, żeby zrobić inną prezentację, żeby się lepiej do tego spotkania przygotować albo na przykład wciągnąć uczestników w dyskusję. Zobaczycie, jak wtedy będą te spotkania odbierane i jakie to zrobi w ogóle wrażenie w całej firmie. Gwarantuję Wam, że wszystkie zmiany zaczynają się od małych kroków, więc zachęcam do tego, żebyście wykonali ten krok pierwszy, pamiętając o słowach Kanta. A więc komunikuj się tak, jak chciałbyś, aby inni komunikowali się z Tobą. Czego Wam oczywiście życzę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Tymczasem do zobaczenia.